Bronia Domu Jaskierniewice. Poprosimy o wypowiedź jako pierwszy trenera Kamila Sochę, trenera Jaskierniewice. Panie trenerze, ocena meczu według pana. No, bardzo ciężki mecz, w którym oba zespoły chciały wygrać. Nam pierwszym udało się zdobyć bramkę i później gdzieś tam to wszystko wokół tego oscylowało, bo my cofnęliśmy się, mądrze się broniliśmy, natomiast broń bardzo mocno atakowała, wykorzystując swoje atuty i starała się odrobić straty. No, chwała chłopakom, bo za dużo nie pozwoliliśmy, za dużo tych sytuacji broń nie stworzyła i za to chwała. Natomiast no, troszeczkę jestem zawiedziony, że były momenty, w których mogliśmy podwyższyć prowadzenie, nie wykorzystaliśmy tego. Troszeczkę za nerwowo graliśmy, bo mieliśmy kilka okazji do wyjścia z szybkim atakiem i wtedy byśmy, myślę, zakończyli ten mecz. Natomiast no, wygraliśmy i to jest dla nas w tym momencie najważniejsze. To były bardzo ważne punkty po tych ostatnich meczach, które rozegraliśmy. Cieszy nas też to, że przede wszystkim zagraliśmy na zero z tyłu. Bardzo dobrze zagrali też młodzi zawodnicy, bo tutaj muszę zauważyć, że na boisku już w pierwszej połowie musiał wejść kolejny 17-latek i po boisku hasało u nas dwóch 17-latków, także oprócz tego kolejnych 3-4 młodzieżowców i to w pewnym momencie to połowa składu to już była młodzież, to byli właśnie młodzieżowcy, dlatego tym bardziej chwała, trochę nam się sypie ta kadra, bo wypadł nam nasz najlepszy strzelec Sabiło, od tego momentu mieliśmy duże problemy ze zdobywaniem bramek i punktów, a teraz wypadł nam podstawowy pomocnik Makuch. Nie wiem, na ile ta kontuzja jest ciężka, ale no wszyscy ściskamy kciuki za to, żeby to jednak nie było coś takiego, co wykluczy go z dalszego sezonu. Trener broni Mateusz Dudek. Co mi się zabrakło, żeby broń odniosła zwycięstwo? Uważam, że tak jak w życiu czy w sporcie, no detale decydują o sukcesie bądź o porażce. Tak jak trener powiedział, no ten mecz był taki ciężki dla obu stron, stykowy. My straciliśmy szybko bramkę w sytuacji, w której no, mało mogliśmy poprawić, bo była bardzo dynamiczna, to była faza przejściowa i tutaj no, gdzieś mieliśmy te 80 minut na gonienie i wywieraliśmy dużą presję. No, tam gdzie mogliśmy, szukaliśmy stałego fragmentu gry i ataku pozycyjnego, pojedynków. No tutaj właśnie zabrakło może czasami centymetrów, czasami trochę szczęścia. Nie mam pretensji do zespołu, dali z siebie wszystko. Zagraliśmy z dużą determinacją, dążyliśmy do bramki, do remisu, do ostatnich minut i no, mówię, no, detale i w ataku, i w obronie. Zrobiliśmy naprawdę wszystko, żeby zagrać tutaj dobre zawody. Uważam, że chłopaki robią postępy, też mamy młody zespół, powiedziałbym, że bardzo młody. Wielu chłopaków z akademii i robimy postępy z meczu na mecz, z tygodnia na tydzień. No ale dzisiaj nie starczyło na remis i co? No, mamy teraz czas, żeby się odbudować, wyciągnąć wnioski i za tydzień spróbujemy znowu zagrać o pełną pulę. Ja mam pytanko ten mecz, który czeka nas za tydzień. Tak już troszkę wyprzedzę, będzie to chyba szczególny dla nas. No tak, no gdzieś ostatnie 2 lata pracowałem w Pogoni Grodzisk. Jest to powrót do klubu, z którego odchodziłem. Wiele osób znajomych i z którymi niedawno pracowałem. No ale patrząc czysto sportowo, no to chociażby ten mecz dzisiejszy był dla nas ważny, bo z bezpośrednim rywalem w tabeli, a 3 punkty tak samo są do zdobycia, czy do stracenia, czy z Unią, czy z Legią, czy z Pogonią i no, tak samo podejdziemy na 100% skoncentrowani i będziemy chcieli zagrać dobre zawody.